Myślę, że Państwo jeszcze chyba w transmisjach telewizyjnych nie widzieli. Francuzi Véronique Delobel i Olivier Chapy. Nazwisko Véronique jest znane ze względu na jej siostrę Isabelle Delobel. Jest taka para inna francuska, Delobel Schönfelder. Zresztą siostra na razie wyżej jest klasyfikowana, jeśli chodzi o tancerzy francuskich. Siostra bowiem jest wicemistrzynią Francji, a para Véronique Delobel Olivier Chapy to czwarta francuska para. Tak, ale oto są bliźniaczki, są ogromnie do siebie podobne. W tańcach dozwolona jest muzyka wokalna, o ile w rzeźbiarstwie figurowym nie wolno stosować muzyki z podkładem słownym, o tyle w tańcach jest to dozwolone. Zaczęło się od tego, że dopuszczono to 2 lata temu w tańcu oryginalnym, po czym w tej chwili przepisy się zmieniły i również wolno w tańcu dowolnie. W
Chcę powiedzieć, że zawodnicy bardzo lubią jeździć pod muzykę wokalną, no ale niestety regulamin im tego zabrania. Tutaj wolno w tańcach stosować przez cały program, albo też część programu, muzykę z podkładem słownym. I mi się wydaje, że to zdaje bardzo dobry egzamin również. Ja chciałam zwrócić uwagę, żebyście Państwo wiedzieli, że w tym tańcu dowolnym również są określone przepisy, które mówią, jakie elementy muszą znaleźć się. Każdy zawodnik musi mieć podnoszenia, tak jak powiedziałam, niskie, na wysokość ramion, ale te podnoszenia muszą być. Następnie muszą być piruety, musi być sekwencja kroków o określonym rysunku i również muszą być tak zwane twizle synchroniczne. To są takie bardzo szybkie obroty na jednej nodze, które zawodnicy wykonują równocześnie w sekwencji kroków albo też oddzielnie. To jest bardzo taneczny element, który świetnie pasuje do muzyki i bardzo element efektowy.